Dobra, to jedziemy z góry. Pierwsza rzecz, usiądźcie w siedzie z krzyżem, odłóżcie łapki na kolana, wyciągnijcie czubek głowy w sufit. Nie brana? A sam czubek głowy, tak jakbyśmy chciały rozciągnąć cały kręgosłup tutaj od kości ogonowej w górę. I teraz utrzymując cały czas to rozciągnięcie, to wyciąganie się do sufitu, broda w neutralnej pozycji, ani nie zadzieramy, ani jeszcze nie przyciągamy do mostka i same barki z wdechem. Podciągnij do uszu i z długim wydechem rozluźnij, pozwól im opaść. I jeszcze raz głęboki wdech. I z długim wydechem pozwól im opaść. Ostatni raz wyciągnij się mocno w górę, mocno przyciągnij barki do uszu. I wydech. I teraz zostawiając te barki rozluźnione, opuszczone, broda idzie do mostka. Cały czas wyciągam się w górę, rozciągam tył szyi. I broda idzie w sufit. Rozciągam tutaj przód. Jeszcze cztery. Góra. Trzy. Góra, dwa, nie zaciskamy zębów, rozluźniona szczęka, ostatni, broda w sufit. Super, przyłóżcie głowę do centrum, tak żeby ona nie była przykrzywiona w żadną stronę. Wkładamy łapkę tutaj pod obojczyk, przytrzymujemy skórę pod obojczykiem, tak jakbyście chciały ściągnąć delikatnie tutaj w dół. Czubek głowy w sufit i teraz bark się nie rusza, a ucho idzie w stronę przeciwnego barku i wraca. W stronę przeciwnego barku i wraca. Jeszcze cztery. Góra, cały czas długi kręgosłup, wyciągamy się w sufit. Trzy. Dwa. Ostatni. Super. Bark w dół. Broda do ramienia. I w sufit. Do ramienia i w sufit. Powinniśmy czuć tutaj cały bok szyi aż do szczęki. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Wracamy do centrum, cały czas przytrzymując tutaj miejsce pod obojczykiem. Podnosimy łapkę tak, żeby łokieć był mniej więcej na wysokości barku. Odciągamy łokieć maksymalnie tył i wracam. I łokieć idzie maksymalnie tył i wracam. Tutaj powinniśmy czuć delikatne rozciąganie w klatce. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Zostajemy i dłoń idzie tu i górę. Zostajemy w tym maksymalnym rozciągnięciu tak daleko jest łokieć, jak damy radę. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Git. Przekładamy łapkę przy kolanie, zaokrąglamy plecy. Tak jakbyśmy chciały przesunąć łopatkę
maksymalnie do przodu. I teraz trzy głębokie wdechy. Z długim wydechem, wdech bierzemy trochę tak, jakbyśmy chcieli tutaj napompować przestrzeń pod łopatką. Głęboki wdech. Długi wydech. Jeszcze trzy. Wydech. Dwa. Wydech. Ostatni. Powinniśmy czuć tutaj delikatnie, jak wpuszcza napięcie pod łopatką. Mostek idzie w górę. Zamieniamy stronę. Teraz odpychamy się od kolana. Ta łapka, która już była rozluźniona, idzie sobie maksymalnie tył. A my tak jakbyśmy miały tutaj laser przyklejony na klatę i chcemy poświecić tym laserem jak najwyżej. Głęboki wdech, długi wydech, głęboki wdech, długi wydech, jeszcze dwa, wydech, ostatni. Do centrum. Możecie teraz dla porównania założyć sobie dwie łapki za głowę i spróbować przesunąć łokcie tył i zobaczyć, gdzie jest luźniej, gdzie ta łapka pracuje lepiej. Dobra, bierzemy się za drugą stronę. Znowu łapka idzie pod obojczyk, a my schodzimy uchem dół i górę. Dół i górę. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Super. Broda do barku. I wsuń. Do barku i w sufit. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Super, wracamy do centrum. Zgięta łapka i próbujemy ją odwieźć maksymalnie do tyłu. I wracam. Maksymalnie tył. I wróć. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Cały czas przytrzymujemy tutaj przestrzeń pod obojczykiem. Trzy. Dwa. Ostatni. Zostawiamy w takim maksymalnym oddaleniu łokcia od ciała i idziemy łapka dół, łapka górę. Łapka dół, łapka górę. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Super. Łapka na przeciwne kolano, zaokrąglamy plecy, tak jakbyśmy chcieli przesunąć znowu łopatkę do przodu. Głęboki wdech w plecy pod łopatkę. I najwolniejszy na świecie wydech. Głęboki wdech.
oddech. I jeszcze trzy. Wydech. Dwa. Wydech. Ostatni. Super. Zamieniamy łapki. Otwieramy klatę. Mostek w górę. Głęboki wdech. Długi wydech. Głęboki wdech. Długi wydech. Ostatnie dwa. Mocno. Klata w sufit. Wydech. Ostatni raz. Super. Znowu wracamy do tego wydłużenia. Spróbujcie to poprawić, bo może ono się gdzieś tam zgubiło w międzyczasie. Łapki z tyłu głowy. I teraz nie chcemy w ogóle ruszyć odcinkiem lędźwią. Tutaj żebra są cofnięte, plecy są wydłużone, żeby nie były takie poskracane, długie plecy. Będziemy pracowały samą górą. Składamy łokcie za okrągłą górę klatę. Otwieramy łokcie. Pokazujemy. Mostek jak najwyżej. Znowu tylko mostek, a nie zleci. Wróć. I góra. Pokaż klatę. Wróć. Zaokrągli. Schowaj mostek. I góra. Pokaż klatę. Nie zadzieramy brody. Brodę cały czas blisko mostka. Cofnięte. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Super. Zostawiamy szeroko łokcie, zostawiamy wyciągnięty do góry mostek. Trzy głębokie wdechy. Pamiętajcie o wydłużonych plecach, wydłużonym odcinku lędźwia. Głęboki wdech. Długi wydech. Głęboki wdech. Długi wydech. Ostatni raz. Z wydechem. Super. Opuśćcie łapki na uda. Poruszajcie jednym, drugim barkiem. I podziękujcie sobie, bo zrobiłyście super rzecz dla swojego kręgosłupa. Super.